Dokładnie rok temu w szczecińskim MDK-u odbyła się premiera spektaklu Urodziny Mamy Reggae. Sztuka została bardzo ciepło przyjęta przez mieszkańców Szczytna. Tak, pech to Adasia najlepszy kolega. Aktualnie odbywają się próby przed jej kolejnym wystawieniem, które odbędzie się już w najbliższe wtorkowe popołudnie 4 czerwca o godzinie 18. W tym trwającym jest pełna godzinę spektaklu słowno-muzycznym i jest przedstawiana rodzina i związane z nią wydarzenia, które rozgrywają się w ciągu jednego dnia. Dzięki wartkiej akcji, wesołym piosenkom i aktualnej tematyce, sztuka jest niezwykle ciekawa dla widzów w każdym wieku. Współtwórcą scenariusza, autorem muzyki i reżyserem jest Andrzej Ałaj. Jestem reżyserem tego całego zamieszania. Napisałem też muzykę. Oczywiście te pioseneczki w tym musicalu wykonają moi podopieczni. Naprawdę rewelacyjnie. Autorem dialogu w spektaklu Urodziny Mamy Reggae oraz tekstów piosenek jest Marek Samselski. Tygodnik Szczytno poprosił część aktorów grających w sztuce, aby w krótkiej formie przedstawili swoje role. Co też z chęcią uczynili i dzięki temu Państwu prezentujemy. Cześć, jestem Marek. W spektaklu gram sympatycznego świersza Leona, który opiekuje się magicznym ogrodem. No i nie zapominajmy jeszcze o moim... Nazywam się Dawid i w tym spektaklu gram rolę taty tej małej gromadki. Jestem również muzykiem i gram na kontrabasie. Jakąś trąbkę? Czy saksofon? Witam serdecznie. W tym spektaklu mam przyjemność grać tytułową postać Mamy Reggae. Mam zwariowaną rodzinę, niesamowite rozbrykane dzieci, fantastycznego przyjaciela za magicznym płotem i męża, którego nigdy nie ma. Musicie wpaść i zobaczyć, co się z tego wydarzy. Majeczka Kocyk, ja usiądę, a wy mi powiecie, co się stało, dobrze? I zapraszam we wtorek, 4 czerwca o godzinie 18 do Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie na spektakl Urodziny Mamy Reggae. Zapraszamy!